Witam Was, szanowni, ponownie. W poprzednim filmie chyba powiedziałem, że do zobaczenia za parę minut. No, u Was to jest tydzień później. Ze względu na to, jak się filmy ukazują. No ale... Może być, no nie? Parę minut czy tam tydzień, co za różnica. Ale skoro już się widzimy, słyszymy, to teraz pojedziemy sobie w drugą stronę. Nagramy sobie wszystko w drugą stronę. Moi drodzy.
takie jajo. Dobrze.
elegancko. Nie rozumiem tego autobusu zupełnie, nie wiecie? Osiedle RB6. Turecka myśl techniczna jednak nie jest dla mnie. Niestety. No dobra, stoimy, bo jest za wcześnie. Następny
i znowu za wcześnie. I znowu trzeba stać. Coś nie coś widzicie. Mam nadzieję przynajmniej. Trzeba będzie stać. To jest pobojowisko. O ludzie. Ale znowu trzeba postać. Co ja poradzę na to? A to zawór awaryjny. Co wy tu widzicie? No coś tam widzicie. No dobra, może byśmy pojechali kawałek. Chociaż. Następny przystanek. Przystanek na żądanie. Bo zaraz i tak będziemy musieli stać pewnie. Chyba, że już się będę tak wlókł, że... W sumie nic nie jedzie. Się mogę tak wlec. Wiecie co, takim tempem to jeszcze nie jeździłem. Naprawdę. Czynia mnie tu oczka puszcza, mruga, nie wiem o co chodzi. Przystanek na żądanie. Ale autobus jedzie. Jak jedzie, to dobrze. Nie znam się na tureckiej myśli technicznej. Jedzie, to jedzie. Nie wnikam. Jakby przestał jechać, to byśmy kawalerię wzywali, a tak jak jedzie.
jest stały, to i tak się muszę zatrzymać. Puszczać jeszcze to najciekawsze. No dobra. Kolejna przerwa. Dojechaliśmy. Nie wiem, o co tej skrzyni chodzi. Życzę Wam miłego dzionka, miłego wieczoru, nie wiem kiedy tam to oglądacie. Ale życzę Wam i chyba się będę żegnał. Pora się chyba żegnać, do następnego filmu.
Znowu nie wiem kiedy, nie wiem jak, nie wiem co, nic nie wiem. A ja będę się dalej męczył ze sprzętem. Cały czas mu coś nie pasuje. To mu skrzynia mruga, to coś tam. Ejdź. No dobra, trzymajcie się i do następnego. Pa!